Turek czerwony jest słodyczy tony. Włazi na drzewa, złe pomysły miewa. Pikołki, koziołki, wywrócone smoki, rozbite fazony. Bijcie mi pokłonę. Po to się sięga po tego typu teksty, teksty, które są tak mocno utrwalone, żeby podjąć jakąś grę z pierwowzorem. I rzeczywiście jest tak, że jesteśmy na tym etapie, jakby mamy teraz, zwłaszcza w kinie, bardzo dużo nowych, innych odczytań klasycznych postaci z bajek. Więc trochę zaczęliśmy, wzięliśmy Czerwonego Kapturka razem z Jurią Cholewińską, która jest autorką tekstu, i zaczęliśmy igrać z tymi postaciami, trochę pokazywać je od innej strony, jakby zastanawiać się, kim dzisiaj jest dla nas mama, kim dla nas jest babcia, kim dla nas jest wilk, jakby, i co się wydarza tak naprawdę w trakcie tej podróży Czerwonego Kapturka. To ja! Dziewczyna na piątkę, dziewczyna na co dwa. Czerwony Kapturek, to ja! Dziewczyna jak malina, z energią razy. Oczywiście fabuła jest ta sama. Jest Czerwony Kapturek, jest babcia, mama, wilki gajowy. Natomiast tekst jest całkowicie nowy. Gdzieś na początku myśleliśmy o adaptacji Brzechwy, ale w wyniku różnych perturbacji, rozmów i prób powstał całkowicie autorski tekst. Tekst rymowany, tekst wzbogacony o piosenki, i to, na czym mi szczególnie zależało, ale też myślę wszystkim aktorom i aktorkom i reżyserowi, żeby to był łobuzerski tekst. Palet wodyszy, Lelek biegnie do apteki po syropy i po leki. A bażanty? Bażanty? O, bażanty, bażanty. No nie sierżanty, adiutanty, dosyć miały tej Atlanty. Zawróciły więc do kraju. A na skręcie, tuż przy skraju, patrzą. Lasy, bory, łąki, tutaj mucha, dwie biedronki. No rzeczywiście jakby trochę jest tak, że w Teatrze Polskim w Bydgoszczy najczęściej realizujemy spektakle dla dorosłych. Jakby rzeczywiście dla nas wszystkich myślę, że był taki przyjemny wentyl bezpieczeństwa. Zrobić coś od początku do końca, jakby co jest zabawne, nie głupie, ale zabawne. I po prostu jakby myślę, że jakby to jest jakby też element pracy dla młodego widza. Znaczy, jeżeli nas by ta praca nie bawiła i nie dawałaby nam przyjemności, to nie możemy oczekiwać o tym, że jakby to samo uda się uzyskać po drugiej stronie. Więc jakby zapraszamy Państwa do obejrzenia spektaklu, którego tworzenie sprawiło nam ogromną przyjemność i mamy nadzieję, że przynajmniej część tej przyjemności będzie Państwa udziałem w trakcie kolejnych pokazów w Teatrze Polskim. Zapraszamy maluchy, więc myślę, że tak od trzeciego roku spokojnie tutaj każdy młody człowiek będzie mógł zobaczyć nasz spektakl. I spokojnie, myślę, że tak 9-10 też ci młodzi widzowie i widzki będą się, mam nadzieję, dobrze bawić. Myślę też, taką mam głęboką nadzieję, że rodzice i opiekunowie też się zaśmieją kilka razem, a wyjdą z teatru rozśpiewani, bo mamy tu cztery piosenki, cztery bardzo dynamiczne piosenki i mam nadzieję, że po prostu wszyscy, wróciwszy do domu, będziemy śpiewać. No nie no, krakran to... No to nie, ziemia z Krakowa. Ziemia z Krakowa.